się na śniadanie, chcemy coś upolować, może być z tym trochę... No, takie są właśnie rozmowy. Nakładają sobie takie rękawice. Widzisz, że one są... A tutaj wietnamskie porządki na ulicach. Dzień dobry! Hej ho! Jesteśmy na pięknym... właśnie na punkcie widokowym, który sobie sami stworzyliśmy. Podziwiamy dolinę, która jest tuż obok naszego guest house'u, znajdującego się jakieś, no nie wiem, kilkanaście metrów w dół. I teraz wybieramy się na śniadanie, chcemy coś upolować. Może być z tym trochę ciężko, bo i wczoraj mieliśmy trudności z znalezieniem jedzenia. No i mam nadzieję, no właściwie to gdyby nie zakupy w postaci trzech kiści bananów i mandarynek, to byłoby z nami byłoby krucho. No. No, w tym miasteczku są tylko dwa guest house'y i może jest pięć przybytków, gdzie jest jedzenie, ale kurde, one są jakieś pozamykane, a czasami wchodzimy, a panie nam kiwają głową, że nic nie dostaniemy. Więc ci nic, no mam nadzieję, że dzisiaj obejdzie się bez problemów. A tymczasem jeszcze obczajmy, jak tu ładnie mgiełki schodzą na pochmurkach. No i wygrzewamy się w słońcu, bo wiecie, jest taka sytuacja, jest generalnie rzeźko, no wiadomo, jesteśmy w górach, więc ta temperatura... No w nocy rzekomo tutaj do 11 spada. Do 11 stopni spada temperatura w nocy. W ciągu dnia jest ciepło, ale to wszystko w słońcu. Jak na Wietnam to nie za dużo. Nie za dużo. No. Ale w słońcu teraz jest bardzo tak, fajnie. Jest przyjemnie, super. Przyszliśmy do knajpy, oczywiście już nas częstują wódeczką, a jakże inaczej. Do śniadania wódeczka? Do śniadania. No co, tym bardziej. Ty też ona dostałaś. Come on. I ja też, dostałem. Kupić now. Nie. Ale ważne jest to, że zaraz dostaniemy zupę. Pani nam przyniosła już kolendrę. Widzę też koperek i są kawałki limonki. Tak. Zrobiliśmy zupę z wołowiną, bumbą. Bumbo. Bumbo. Już nam niosą zupy. Z balonem. Mamy zupę? Ależ pięknie paruje. No, niska temperatura tutaj panuje. Mamy... No mamy zupę, nic takiego jakiegoś nadzwyczajnego, po prostu makaron ryżowy, wołowina, szczypiorek. Tutaj jest jakiś kawałek pomidora. No i do tego właśnie, tak jak wcześniej mówiliśmy, zioła i będziemy dodawać. No tutaj są pikle czosnkowo, chili. No tam pikle spiera, co należy wziąć. Tak, tutaj ostry sos, pieprz. I haja, jemy. Jaki plan na dziś? Jeszcze się wahamy. Może pozostaniemy w tej wiosce parę jeszcze godzin i później zrobimy albo 10 km, albo zrobimy 70 km. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Wyjechaliśmy z tej naszej wioski i przejechaliśmy, no nie wiem, może z kilometr dalej. Fakt jest taki, że przejazd mieliśmy trudny, bo trzeba było pokonać taką dosyć stromą górę. Ale kurde, no właśnie o to chodzi, słuchajcie, żeby eksplorować, żeby znajdować nowe, fajne miejsca. I ja jestem zakochana w tej tutaj panoramie, w tej dolinie. Przepięknie się ta droga wije. Już w dół nie zjeżdżamy, bo jesteśmy zbyt leniwi. Ale ten widok nam wystarczy i nas bardzo raduje. Amen. Thank you.
sprzedaż drzewek. I to w zasadzie jest wszystko bliskie... się wyjaśniło. Tak, teraz już się wszystko wyjaśniło. Jesteśmy na tej wiosce, widzimy co tu się dzieje. Poza tym poszparaliśmy trochę w necie i uwaga, aktualnie jest porę, kiedy kwitną śliwy. Śliwy, którym bardzo tutaj klimat służy. I rzeczywiście jak przejeżdżamy tutaj po tej wiosce, to tych drzew, tych sadów ze śliwami jest multum. One po prostu porastają całe wzgórza. Takich wielkich sadów, takich rozległych. To ja jeszcze w życiu nie widziałam. I widzicie, tutaj akurat za mną są, a na tych dolnych partiach krzewią się akurat... krzewi się herbata. Tutaj pod naszym guesthouse'em też rośnie taka palma. No i pojawiła się sugestia, że to może jest paproć drzewiasta. Słuchajcie, nie, to nie jest paproć drzewiasta. To jest po prostu palma. I ta akurat jest mniejsza niż ta, którą wczoraj wam pokazywaliśmy. Ale przepiękne takie pierzaste ma liście. To jest miejsce przy głównej drodze, przy autostradzie. Zobaczcie, ile mężczyzn tutaj je, ale to akurat nie jest aż tak istotne. Słuchajcie, oni wszyscy piją alkohol. I część jest tutaj zmotoryzowany autowo, inni motorowo. I wszyscy tutaj piją alkohol. To jest, nie wiem, dla mnie trochę przerażające, że właśnie w tych knajpach przy autostradzie wszyscy bombią alkohol. A no tutaj są stoły, można usiąść przy stole i zjeść, ale są też takie maty i niskie stoliki, gdzie w zasadzie też jedzą. Ci panowie wszyscy zabrali już poduszki takie, zjemy te siedziska pod tyłek, żeby było miękko. No i oczywiście muszą zdjąć buty, no, inaczej by się może. Ciekawe, za każdym razem, tutaj widzicie mały stoliczek, przy każdej knajpie jest stolik, gdzie się idzie i po prostu pali papierosy i pije herbatę. Przemy was na ucztę. Co my tu mamy? Mamy ryż, mamy, to jest ryba w takim jakimś pomidorowym sosie, mamy tofu, jajko chyba w sosie sojowym, zioła i nie wiem co to jest, to nie wygląda mi na szpinak wodny, to jest coś innego. Będziemy próbować, będziemy smakować. Słuchajcie, zaskakująca rzecz jest taka, że to danie nazywa się kym, czyli ryż z dodatkami. I my zwykle takie danie zamawiamy wszędzie, bo lubimy, bo zawsze jest do wyboru coś tam. I takie danie dla jednej osoby kosztuje, no zwykle płacimy nie więcej niż 5 zł. I tutaj przyjeżdżamy i pytamy o to danie, a oni chcą prawie 9 zł. No wiecie, trochę dziwne to dla nas. I wzięliśmy na próbę, żeby zobaczyć, przekonać się, co to jest. No i widzicie, jaka to jest olbrzymia porcja, ile ryżu i tak dalej. Więc to jest danie, no według mnie, dla dwojga, a nawet dla całej rodziny. W Wietnamie radzą sobie, przejeżdżając przez zimne góry, nakładając właśnie takie rękawice. Oj, chyba robię cień. Nakładając takie rękawice. Widzisz, że one są zamontowane tutaj na kierownicy i muszę powiedzieć, że to są rzeczywiście rękawice. Natomiast spotkaliśmy się już z takimi rozwiązaniami z worków foliowych, jakichś takich, wiecie, szmat zawijanych. No, radzą sobie jak tylko mogą, żeby było ciepło w łapy. Tutaj mamy pozujących chłopaków. Darował nas chłopak, który bardzo głośno gada po wietnamsku, tak. Dobrze, robię fotkę. Fotka już dawno zrobiona, ja was po prostu nagrywam. No, takie są właśnie rozmowy. Dzisiaj znowu wielokrotnie przyjeżdżamy obok plantacji herbaty wietnamskiej. Pięknie. Cóż za spektakularny zachód słońca, te kolory. I te małe słoneczko chowające się za górami.
A tutaj wietnamskie porządki na ulicach. Trzeba dbać o czystość. Przybytek kosztuje 20. 150 tysięcy, czyli jakieś 25 zł. 25 zł, tak. Łazienka. Jest ciepła woda. Jest klimatyzacja, jest też stalaż na moskitierę. Ale myślę, że nie będziemy tego używać. W oknach nie ma szyb, są tylko okiennice i kraty. Więc ciekawie. Nasza kolacja. Ja zamówiłam zupę, chcę się troszeczkę dogrzać. Zupa twą. A Mariusz ma kym, czyli ryż z dodatkami. Widzę, że tutaj pani mu usmażyła jajecznicę. I jakieś, nie wiem, czy to kawałki ryby, czy mięsa. Zobaczcie, jaka to jest olbrzymia micha jedzenia. Jesteś głodna, to się naje. Jestem głodna, to się naje. Dokładnie tak. Słuchajcie, to było na tyle z dzisiejszego dnia. I widzimy się jutro. Cześć. Pa. Chodzi, tu są panie właśnie z tego plemienia. I po tej stronie ulicy. Jest mnóstwo mężczyzn. Słuchajcie, panie chyba się spulwersowały. Ja mogę.